A z nami jest już kolejny gość, tym razem nie polityk, a wojskowy, generał Piotr Pytel. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Ja pytałam Krzysztofa Bosaka, coś się zadziało w wojsku na kilka dni przed wyborami, ale zapytam pana, bo pan wie to o wiele lepiej. No nie wiem, nie mam takiego dostępu do tego, co się dzieje w wojsku, jaki jest teraz taki esprit de corps i aktualne nastroje. Natomiast jedno, czego jestem pewien, to to, że każdy żołnierz służący w siłach zbrojnych naszego kraju no, jest też obywatelem, prawda? I tutaj należy do szczególnej kategorii obywateli, to znaczy takich, którzy przestrzegają reguł, którzy funkcjonują w pewnym reżimie zasad i nie spodziewam się, bym powiedział, żadnego niestandardowego zachowania ze strony wojska. Czyli... Może mamy teraz oczywiście taki czas, bym powiedział, dość politycznie niestabilny, mogący jakby skłaniać pewne grupy społeczne, pewne środowiska zawodowe do podejmowania takich czy innych działań, ale wierzę, że te nieprzemyślane kroki nie dotrą wojska. No, pojawiły się takie spiskowe teorie, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało po wyborach zrobić wszystko, żeby utrzymać władzę i te dymisje tych dwóch najważniejszych generałów w wojsku miały z tym związek. Ja rozumiem, że pan w takie rzeczy, że pan takich rzeczy nie dopuszcza. Nie, wręcz przeciwnie. Trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze uważam, że podanie się do dymisji przez generała Andrzejczaka jest jednak wyrazem czy takim symptomem, no przede wszystkim braku zaufania do klasy rządzącej aktualnej, do Prawa i Sprawiedliwości w zakresie zapewnienia wojsku jego apolityczności, prawda? Czyli tutaj myślę, że jednak doszło do pewnych sytuacji, sygnałów, które docierały do generała Andrzejczaka, szefa sztabu generalnego, czyli takiego pierwszego żołnierza Rzeczpospolitej, które podważyły jego zaufanie do klasy rządzącej, szczególnie w tym aspekcie, że powstrzyma się ona od uwikłania wojska. I tutaj myślę o całym tym systemie, tak? Począwszy od, ja to nazywam strażników rewolucji, tak? Czyli WOT-u, a skończywszy na pozostałych rodzajach sił zbrojnych, uwikłania w jakąś polityczną awanturę. Nie mam żadnych takich danych twardych, które by potwierdzały tą tezę, natomiast myślę, że w tak niestabilnym środowisku zewnętrznym i w sytuacji, kiedy toczy się za naszymi granicami wojna, do tego jeszcze dodajmy konflikt na Bliskim Wschodzie, tak, który może się rozlać, prawda? Generał Andrzejczak podjąłby taką decyzję, żeby to stanowisko opuszczać bez takiego, bez takiej, bym powiedział, mocnej, bez mocnego powodu, bez istotnej przyczyny. I tutaj wydaje mi się, że no jednak jakieś próby nacisków politycznych na wojsko w zakresie jego lojalności wobec partii rządzącej najprawdopodobniej występowały. Czyli co? Jak pan to może rozwinąć? No ja już to rozwinąłem, to znaczy z jednej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość, partię rządzącą, która traktuje wojsko jak no, taką, powiedział, służbę, ale w znaczeniu służby dworskiej, tak? Czyli formację, której można wydawać rozkazy także o charakterze politycznym i ona ma się słuchać, a z drugiej strony mamy wojsko, gdzie moim zdaniem, ja tu użyłem takiego określenia procentowego, 80%, ale myślę, że to jest dużo więcej, dużo wyżej, są ludzie, którzy jakby trzą armii od góry do dołu,
są to ludzie, którzy są przyzwyczajeni, wytrenowani, wytresowani wręcz w przestrzeganiu reguł, także w przestrzeganiu reguł państwa demokratycznego. I myślę, że formacja rządząca tutaj nie może liczyć na wsparcie wojska, nawet jeżeli by chciała użyć w jakiejś takiej miękkiej formie, prawda? Czyli do jakiejś, bym powiedział, takiej manifestacji siły, tak? Czy innych takich, bym powiedział, rzeczy, które mają taki wymiar pokazowy, tak? No, mieliśmy oczywiście takie incydenty, tak, gdzie za politykami PiS-u stawali żołnierze umundurowani, ale nie przypisywałbym temu zbyt dużej wagi. To jest po prostu kwestia wydania polecenia, no taki żołnierz po prostu się ustawia tam, gdzie mu się każe stać i tyle, nic więcej. Wojsko nie powinno... Tak, ale panie generale, rozumiem, że to mogło właśnie wadzić wojskowym, właśnie to ustawianie wojska tak. na tych imprezach partyjnych, czy też imprezach rządowych, a z drugiej strony politycy PiS-u na przykład, ja słyszałam takie wypowiedzi, że no gdzie oni mają się występować, ci politycy PiS-u, którzy jeżdżą na te poligony, jak nie na poligonie, na tle żołnierzy, bo jest przecież wojna. Znaczy, to zależy też, kto jest obserwatorem tego całego teatru, prawda? Czyli ubierania się w kurtki koloru kaki, czy koloru brunatnego, w czym lubuje się premier Morawiecki, czy minister Błaszczak, też pan prezydent. No wcześniej to już w ogóle było szaleństwo, tak? Za czasów ministra Macierewicza, gdzie oni po prostu nosili na sobie elementy takiego, no, klasycznego, przepisowego sortu mundurowego, mimo że nie byli żołnierzami, więc nie powinni byli tego robić. U fachowców, u ludzi, którzy funkcjonują w służbach mundurowych, to tylko może narażać takich polityków na śmieszność. Ja już pomijam kwestię, że na licznych zdjęciach takich pozowanych, tak, gdzie politycy trzymają karabinek szturmowy, żaden z nich nie trzyma go poprawnie, prawda? Więc tutaj no, to jest takie ciągle wpisujące się w udawanie kogoś, kim się po prostu nie jest. No ale to jest oczywiście to taka, bym powiedział, część wizualna, która może oddziaływać na część społeczeństwa w taki, bym powiedział, naturalny sposób, że no, jednak ta partia, ta formacja kładzie taki duży nacisk i przywiązuje dużą wagę do obronności. I tutaj mamy do czynienia z kolejnym kłamstwem, z kolejną próbą prowadzenia Polaków w błąd. Uważam, że dla polskiej obronności, a szczególnie jeżeli chodzi o kwestie rozwoju, modernizacji technicznej służb zbrojnych, to są lata stracone. Szczególnie jeżeli chodzi o okres ministra Macierewicza, potem przez ostatnie 3 lata mamy do czynienia z takim lawinowym zakupem uzbrojenia, a właściwie nie jest to zakup tak naprawdę uzbrojenia, tylko są to zamówienia, które nie wiadomo, czy zostaną zrealizowane. O tym, że są one chaotyczne i że niekoniecznie muszą się przysłużyć w takiej, bym powiedział, ważnej i istotnej perspektywie obronności naszego kraju. No, ja uważam, że to jest kwestia, która powinna być w jakiś sposób już zabezpieczona przynajmniej 2-3 lata wstecz, tak? O czym przekonała nas też inwazja Rosji w Ukrainie. Będziemy czekać na realizację tych zamówień. Tak. Już to powiedziałem, dość chaotycznych, przez kolejne 3-5 lat. Przy czym to, co mnie osobiście uderza, to jest brak krytyki tak naprawdę, jeżeli chodzi o ekspertów, którzy zajmują się właśnie kwestiami sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Ponieważ no, są to zamówienia takie od sasa do lasa, tak? Wczoraj przeczytałem taki artykuł
o zamówieniach, które są zatwierdzone przez rząd Hiszpanii. One opiewają na kwotę ponad 2,5 miliarda złotych w przeliczeniu na nasze złotówki. Chodzi o system HIMARS, artyleria rakietowa, która może razić cele, które są odległe na dystansie ponad 300 kilometrów, gdzie w realizacji tych zamówień będzie partycypował przemysł hiszpański na poziomie 75%, prawda? Mało tego, to co jest bardzo istotne, amunicja tutaj ma być zapewniona i produkowana na miejscu. My z kolei zamawiamy u Koreańczyków coś, co właściwie jest ekwiwalentem kraba, tak? Czyli ciężkiej artylerii, prawda? Samobieżnej armatochaubicy, gdzie amunicję będziemy musieli kupować u Koreańczyków, ponieważ nic do tego ich produktu innego nie pasuje. Więc moje pytanie jest takie, gdzie tu jest sens, prawda, w tym wszystkim? Podstawą jest to, żeby jednak zapewnić logistykę i kwestie związane jakby z wyposażeniem, a przede wszystkim z amunicją na miejscu. Tego nie ma. Także uważam, że Prawo i Sprawiedliwość dalej realizuje taki plan jednak oszukiwania Polaków, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z rozwojem obronności, prawda, z naszymi możliwościami w zakresie przeciwstawienia się potencjalnemu przeciwnikowi, w takiej właśnie formule czysto, bym powiedział, propagandowej. A właśnie, fotografować się lubi, chociaż ja pamiętam, że poprzednie politycy z poprzedniej ekipy również lubili przebrać się w mundury. Pamiętam Bogdana Klicha, który też lubił taki właśnie anturaż przedstawiać. Pani redaktor, jeżeli ktoś jest w Afganistanie, to naprawdę tam kamuflaż jest, bym powiedział, potrzebny, tak. I kamizelka kuloodporna też. Natomiast co innego, jeżeli widzimy pana Misiewicza, który wystaje, prawda, z luku czołgowego w mundurze, w hełmofonie, to umówmy się, że to jednak są różne rzeczy. I stare czasy. Generał Piotr Pytel był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie generale. Dziękuję bardzo.